Znajdujemy się w Boruszynie, w miejscu, w którym przez kilka lat mieszkał Kazimierz Nowak, a teraz jest organizowany plener podróżniczy jego imienia. W tym roku przyjechali tutaj na 3 dni nie tylko uczestnicy sztafet Afryki Nowaka i rowerowego Jamboree, ale osoby ciekawe opowieści z dalekiego świata. Przybyli też harcerze, sympatycy rowerów, miłośnicy aktywnego wypoczynku. Poza sobotnią burzą pogoda dopisała na medal, dlatego większość zaplanowanych warsztatów, rozgrywek, zabaw i konkursów przeprowadzono na świeżym powietrzu. Tematem przewodnim 4. edycji imprezy było podróżowanie rodzinne. W Wiejskim Domu Kultury zaproszone rodziny wystąpiły przed publicznością. Opowiadano o życiu w podróży, a także o tym, jak dzieci radzą sobie z takim nietypowym wyzwaniem. Zarówno prelegenci, jak też rozmawiający z nimi dziennikarze próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Kazimierz Nowak wyruszył do Afryki samotnie, bez swoich dzieci i żony. Jako pierwszy na scenie pojawił się Piotr Tomza ze swym gościem Kazimierzem Ludwińskim. Historia podróży Kazimierza jest bardzo długa, ale najważniejszym jego dokonaniem jest to, że w rejs dookoła świata, który trwał aż 9 lat, zabrał ze sobą syna i córkę. Niedawno ukazała się jego książka Wyspa Szczęśliwych Dzieci, w której opisał, jak razem z braćmi budowali ten jacht i uczyli się na nim pływać. W przygotowaniu są kolejne tomy o podróżowaniu z rodziną. Kolejnymi opowiadaczami byli wędrowniccy lub jak to woli rodzina Jaworskich. Ich losy prześledziła Magdalena Dąbek, która przygotowała wnikliwe pytania. Jaworscy opowiedzieli o tym, jak poznali się w podróży, a jakiś czas później zostali rodziną. Dzieląc się swoimi doświadczeniami, przekonali publiczność, że z małymi dziećmi również można podróżować i to prawie bez żadnych ograniczeń. W swych wojażach przetarli wiele szlaków, a najdalej zapuścili się do Iranu. Na koniec spotkania wędrownicy zaprosili widownię do odwiedzenia samochodu, który w podróży jest ich domem na kołach. Z poważnym dziennikarskim wyzwaniem zmierzył się Maciej Kurek, który na co dzień prowadzi bloga o tematyce rowerowej. Do rozmowy na scenie zaprosił aż 2 rodziny, które pomimo tego, że mają podobne pasje, realizują je w odmienny sposób. Kajtostany to 4-osobowy zespół. Przewodzą im Fasola i Zbyw, którzy są rodzicami Ruty i Kajtka. Jak mówią o sobie, turlają się to tu, to tam dla samego faktu turlania się razem. Zazwyczaj podróżują daleko, na dłużej i zdecydowanie niskobudżetowo. Obok nich na scenie miejsce zajęli Atetrix, czyli Alexa, Tommy i Eddie. W związku z tym, że mieszkają przy naszej południowej granicy, a do Czech mają kilkaset metrów, chętnie korzystają ze znajdującej się w tym kraju infrastruktury. Poza wspólnym jeżdżeniem na rowerach uprawiają jeszcze inne formy aktywności ruchowej, a logistykiem całego zespołu jest zawsze Ola. Swym podróżowaniem udowadniają, że opiekując się maluchem wcale nie trzeba siedzieć w domu przed telewizorem i nawet jeśli pada deszcz, można wyskoczyć na weekend do Pragi. Przy występie Filipinek na wszystkich czekała niespodzianka. Agnieszka Moskaluch, redaktor Radia Plus Gorzów, dostała pilne zlecenie i nie mogła prowadzić rozmowy w Boruszynie. Dziewczyny ogarnęły jednak sytuację, przygotowując nagranie wywiadu o ich pobycie i powrotach na Filipiny. Rodzinę reprezentowały mama, czyli Agnieszka Doberszyc, z 8-letnią córką Antonią. Druga córka, Lidia, lat 12, czynna wolontariuszka, widoczna była tylko na zdjęciach. Dziewczyny mieszkały przez 3 lata w Sebu, a po przejściu fatalnego w skutkach tajfunu Jolanda wracają tam pomagać, organizując misje pomocowe. Patrycja Szytner miała okazję porozmawiać z rodziną Stężyckich. Paweł, Ośka, Hela i Tytus tworzą zgrany podróżniczy team. Ich zdaniem wyjazdy z mikrodziećmi niczego nie zmieniają, ponieważ w podróży wykonujemy przy dziecku dokładnie takie same czynności, a żeby w niej być, wystarczy tylko wyjść z domu. Niekiedy z powodu opieki nad dziećmi można odczuwać pewien dyskomfort, ale uroki dalekiego świata są przecież tego warte. Podobno przebywanie z dziećmi jest bardziej odpowiedzialne, bo dając im przykład, sami robimy mniej głupot.
Kamper, w którym przyjechali walczakowie, nie zmieściłby się do sali, więc dzikus, których przepytywał, rozmawiał z nimi w plenerze. Kamperowicze dowiedli, że zabawa w podróże zaczyna się u nich na całego, bo nie dość, że po odchowaniu dzieci nie mają już żadnych zobowiązań, to jeszcze wypracowali sobie godziwe emerytury. Dlatego zamiast spędzać zimy w Polsce, od kilku lat są jak bociany i wygrzewają się w Afryce. Na koniec opowieści walczaków rozszalała się burza, a zapowiedziany koncert Arka Zawilińskiego został przeniesiony do środka. Oczekiwanie na dalszy ciąg imprezy towarzystwo poświęciło na integrację, a gdy już zagrał Arek, bisów nie było końca. W niedzielne przedpołudnie kilkadziesiąt osób podążyło na rowerach szlakiem Kazimierza Nowaka. Później nastąpił punkt kulminacyjny imprezy, którym było jej podsumowanie i wyłonienie laureatów poszczególnych konkursów. Za podróże rodzinne zostały nagrodzone dwie ekipy, Kajtostany i AT Trips. Na koniec reportażu zapraszamy do obejrzenia inspirującej rozmowy z weteranem afrykańskich szlaków Jackiem Hermanem Iżyckim. Panie Jacku, w jaki sposób Pan dotarł do Kazimierza Nowaka, do jego historii? Książkę Kazimierza Nowaka to oglądałem w dzieciństwie, bo u mnie na półce stoi Przez czarny ląd Kazimierza Nowaka i jego córki, wydany w 1962 roku. I to jest najpiękniejszy album o czarnej Afryce, jaki się ukazał. No i ta ciekawość świata została od najmłodszych lat. Natomiast lubiłem jeździć na rowerze od najmłodszych lat i do Afryki trafiłem, można powiedzieć, że przypadkowo. W 1976 roku, bo jechałem z wyprawą studencką i pojechałem jako fotoreporter. Ja dojechałem tylko do Chartumu i do Kassali. No ale już to był, nie był to ten arabski Egipt, tylko to jednak Sudan. No i zobaczyłem, jakie są warunki. No i od razu tam dostałem taki bodziec, że no, rower jest idealnym środkiem lokomocji na Afrykę. I postanowiłem, że przyjadę jeszcze raz, ale na rowerze. No i przygotowałem, 4 lata mi to zajęło, bo cóż, przygotowania do wyjazdu w tym czasie to polegały głównie, jak sobie zapewnić paszport. A paszport sobie zapewniłem w ten sposób, że poszedłem na studia dodatkowe, no, na afrykanistykę, bo takie studia podyplomowe wtedy były. I to był podwójny cel tego. No raz, żeby się coś nauczyć o Afryce przed takim wyjazdem. Coś pouczyć się języków. Uczyłem się języka francuskiego i arabskiego. To 28 miesięcy w sumie byłem poza krajem, także z tego 11 miesięcy w Afryce, z tego 9 miesięcy jadąc rowerem. Porównywałem się z Nowakiem, ale dopiero w 1982-83 roku, kiedy już wróciłem po swojej podróży, więc to było takie porównywanie się tylko dla zainteresowań, bo oczywiście Afryka, no jakimś sposobem wsiąkłem w Afrykę, bo potem to nie była moja jedyna podróż rowerem. Nowak miał to szczęście, że znajomił się nim Łukasz Wierzbicki, że go tak rozpropagował, że to jest, no, że grupa ludzi zrobiła z tego wielkie wydarzenie dla siebie. Przy okazji promują Polskę, bardzo patriotyczne wydarzenie. No to bardzo mi się podobała ta idea Jamboree. Ma za cel promocję Polski i promocję tego, żeby w Polsce zorganizować Jamboree. Więc super pomysł. To no w ogóle chapeau bas, bo to jest. Bo to, no, a przy okazji oczywiście mnóstwo młodych ludzi sobie może pojeździć po świecie. Ktoś ich do tego dał taki pomysł na to, ktoś ich do tego podpuścił, w cudzysłowie. Właśnie w tej chwili czytam książkę Piotra Tomza o właśnie Afryce Nowaka. Taki skompensowana wiedza, bardzo dobra, mi się bardzo podoba, bo w końcu wiem, jak to wyglądało. Z internetu nie czytałem, bo internet nie jakoś... Męczy mnie czytanie w komputerze. Mnie się pyta, a dlaczego się pan teraz dopiero wydał książkę? No takie pytanie, zarzut taki spotykał się. No dobrze, ale jak ja przyjechałem w 82, to miałem dwa artykuły w prasie w Kontynentach i w takim innym piśmie z Sadaka. Dawałem okładki do Poznań Świata. Pan Badowski w Klubie Sześciu Kontynentów powiedział, że jak nie nakręciłem filmu, to go nie interesuje to. No więc nie do mnie pretensje. Miałem kilkadziesiąt prelekcji w Warszawie, bo no ja wtedy w Warszawie całkiem mieszkałem. Miałem prelekcje właśnie rowerem przez Saharę, rowerem przez Sawanny i rowerem przez Las Równikowy. No, unikam puszczy, bo puszcza to jest w Indiach. To, tam tygrysy są. Natomiast w ten sposób. Ja miałem takie prelekcje w latach 80. No fakt, że w tym czasie stan wojenny to trochę nawet było
przez niektórych źle widziane, a ja mówiłem, że no, ja nie jestem aktor i ja nie idę do telewizji, tylko daję rozrywkę jakąś ludziom. Ja tych prelekcji miałem mnóstwo, miałem prelekcje w takim to, wtedy w kręgu podróżniczym, bo w Warszawie taki był klub podróżniczy pod szumną nazwą Towarzystwa Eksploracyjne, zresztą to istnieje. I tam też tam przychodził Kapuściński, przychodził Giełżyński, przychodził Kalabiński z wykładami, więc to takie było towarzystwo fajne. Nie założyłem strony, nie opisałem tego, nie wrzuciłem do internetu. Trudno, przepraszam. Może jeszcze kiedyś to nastąpi. Dziękuję. Dziękuję. Cześć, dzisiaj moimi gośćmi są dziewczyny z rowerowego Jamboree i pokażą wam, dokąd nas zabiorą.